Wejherowskim ratuszu odbyła się kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Decyzje podejmowane tego dnia dotyczyły wyboru ławników do sądów powszechnych oraz kupna nieruchomości przez Urząd Miasta. Nieruchomość położona jest u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Północnej. Wynosi 1249 m2. Trudno mówić o konkretnym przeznaczeniu terenu, jednak uwzględniono zagospodarowanie go jako parkingu, wybudowanie na nim obiektu usług społecznych bądź przeznaczenie na jeszcze inne cele. Jednak po dość burzliwych obradach radni podjęli decyzję o tym, że nie zakupią wspomnianej nieruchomości. Udało się natomiast wybrać łącznie 18 ławników, którzy trafią do sądu w Gdyni, Gdańsku oraz Wejherowie. Były to wybory tajne. 5 ławników będzie funkcjonować w gdańskim sądzie, 5 w gdyńskim oraz wybrano aż 8 ławników działających w wejherowskim sądzie.